Jejku, ale bym się kawy napiła. Hej, zobaczmy, czy teraz masz ochotę. Wolę gorącą, dzięki. Mrożona. Wiesz co? Chyba rozstrzygniemy to wyzwaniem. Co to? Pizza! Ekstra! Pycha! Ale mogłaby być cieplejsza. Zaraz to naprawimy. Moja będzie bardzo gorąca. Dziwnie pachnie. Chyba ją spaliłam. Tak, witamy w Zagłębiu. Jak mam to teraz zjeść? Kurczę, smakuje jak węgiel z grilla. Och, Oliwia, pora na moją pizzę. Nadciąga zimny prąd z północy. Od razu lepiej. Trochę sypnęło też śniegiem. Kto nie lubi zimnej pizzy? Muszę spróbować. Ała! Twarda jak skała! Chciałam tylko skosztować. No weź, złam się! Ups! Trochę mnie poniosło. Co teraz? Zupka chińska? Chyba nikt nie pogardzi. Trzeba ją trochę podgrzać. Zajmę się tym. Gotowe. Ciepła i aromatyczna. Smacznego! Tak się powinno ją jeść. Ale już widzę, że może być ciężej niż myślałam. Jak mam to zmieścić do buzi? Dam radę. Ale nie obędzie się bez siorbania. Będę mieć zakwasy na policzkach. Tylko się nie udław, Oliwia. Dobra, było ciężko. Już wiem, nożyczki załatwią sprawę. Widzicie to? Troszkę sobie pomogę. Pycha! I co? Twoja kolej, Kylie. Ja wolę na zimno. Wzywam lodowych bogów! Gotowe! Idealna! No, prawie. Komuś lizaka o smaku zupki? Może i zimny, ale na pewno smakuje wybornie. Potrzymasz to? Gdzie ona idzie? Skosztujmy. O nie, zły pomysł! Mój język! Ach, sos sojowy. O! Trzymaj się z daleka od mojej michy, ale mój język! Myślałam, że już tak zostanie. Da się to jeszcze zjeść? Zobaczmy. To się nazywa chłodnik chiński. Sorka, wciąż jestem w szoku. Ale wszystko spoko, tak jakby. Czyli dostałyśmy jogurt? Nie skaczcie tak z radości. Myślisz, że jest dobry? Jakaś dietetyczna wersja? Okropny! Fuj! Wiem, jak temu zaradzić. Zamienię go w loda. Wystarczy przelać do foremki i nieco zaczekać. Chociaż tak będzie szybciej. Smacznego! O to właśnie chodziło. Spójrzcie, jaki zamrożony. Pycha! Ja mam inny pomysł. Ale się zrobił wrzątek. Czasem zapominam, że mam tyle mocy. Ten jogurt będzie przepyszny. Ach, kurczę, gorące! Dobry pomysł. Przyniesie ulgę językowi. Dzięki, Kylie. O nie! Wszystko się roztopiło. No cóż. Co dostałyśmy teraz? Wygląda jak coś słodkiego. Sprawię, że będzie smaczniejsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Leci wrzątek w moje nery. Płynny cukier. Będę wcinała łyżeczką. Cudowny, prawda? A smakuje jeszcze lepiej. Ojejku, pycha. Ja też chcę trochę cukru. Dobra. Raz, dwa, trzy. I gotowe. Oto twój pucharek płynnej słodyczy. Wygląda fajnie. Ale chyba zrobię to po swojemu. Okej, a teraz najlepsze. Polewamy lód płynnym deserem. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Gotowe! I voilà! Sama to zrobiłam. Fajne, co? Krystaliczny cukier. Ale czegoś mi tu brakuje. Idealnie. Nie ma to jak borówki. I maliny. To może jeszcze kokosanki? Idealny deser dla królowej lodu. Zacznę od ciebie. Lepszy niż myślałam. Co ty wyprawiasz? O wiele lepiej. Pianki? Sporo ich. Szkoda, że ciepłe. Zajmę się tym. Gotowe. Tak mogę jeść. Wyglądają jak pozbierane ze śniegu. Na bank są przepyszne. A! Moje zęby! O Boże! I co teraz? Chcesz? Lepszy ryt niż nic. Pokaż no. Uff. Ja wolę pieczone pianki. Kiedy zbrązowieją, będą mega smaczne. Dzięki, pani płomyku. Potrzymasz? Wyszły idealne. Jednak nie. Przykleiły mi się do ręki. Ej! To nie fair, Oliwia. Ohyda! A co powiesz na krakersa? Połóż na nim pianki i gotowe! Albo jeszcze to. I mamy słodką kanapkę. Fajna, co? I na pewno smaczna. Chyba zaczynam rozumieć. O tak, pora skosztować. Czyli mi zostają mrożonki. Podejmiecie się tego wyzwania? Wolicie gorące czy zimne jedzenie? Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Kto wie, może dowiedzą się o sobie czegoś nowego.